Dobrze, to dzisiaj chciałem pokazać bardzo ciekawy przypadek, bo przyjechała Nikola i z jak daleka przyjechałaś? Z Gorzowa. Z Gorzowa Wielkopolskiego. To jest ile kilometrów od Warszawy? Da, nie wiem, dużo. No, mama ile? Nie wiem, z 500? Z 500 kilometrów. Okej, okay, dobra. I Nikola jakby od roku ma problem z chwytaniem swoją ręką. Możesz pokazać, na czym polega ten problem? Tu widzimy, poczekaj sekundkę, widzimy, że jest ruch prostowania, ale on się odbywa w sposób, no, oczywiście na padzie przeprostu, w stawach śródręczno-paliczkowych lewej ręki i jest problem z korekcją ustawienia nadgarstka, czyli też jakby próba wyprostu palców z korekcją nadgarstka jest niemożliwa. Spróbuj podnieść tutaj nadgarstek bardziej, nie da się, do pozycji pośredniej, tak? I jest problem z korekcją kciuka, tak? Czyli z ustawieniem tego kciuka do chwytu, czyli do takiego ustawienia jakby w kierunku przeciwstawiania. On się ustawia bardzo w takim ustawieniu w płaszczyźnie palców, czyli odwiedzeniu, ale bez jakby tego odwiedzenia w dół. I to powoduje, że jeżeli będziesz próbować łapać piłkę, spróbuj złapać, że praktycznie ten chwyt się robi taki prawie niemożliwy, tak? To znaczy coś próbujesz łapać, ale to jest bardzo taki skompensowany, bardzo nieprawidłowy chwyt. I teraz chcę pokazać jakby na bazie takiego doświadczenia jak teraz z Nikolą, że orteza bardzo dobrze, jeżeli mówimy o ortezie flexji, jest w stanie skorygować ustawienie takiej ręki do przepracowania we właściwej funkcjonalności, we właściwym ustawieniu do chwytu. Dobrze? Czyli założymy teraz szybciutko ortezę. U Nikoli to będzie, mam nadzieję, chwilka, także nie będziemy nawet przerywać tego nagrania. Ja to spróbuję założyć. Tak. Ona już jest ustawiona, bo Nikola wcześniej sobie kilka razy już przepracowała tą rękę i patrzymy, jak to będzie wyglądać. Co do jakby zasady, tu nie chodzi o to, żeby Nikola teraz wykonywała z tą ortezą jakieś ćwiczenia bardzo precyzyjne. Chodzi o proste przekładanie piłki, które ma polegać na tym, że będzie tak naprawdę ruch skorygowany ręki. Na tym nam najbardziej zależy. Nie chodzi nam o jakby jakość zadania. To może być oczywiście na różnych wysokościach, tak? Żeby też wprawić tą rękę bardziej w używanie, bo jakby przez to, że ta ręka była nieużywana od roku praktycznie w sposób taki, no, normalny, nazwijmy to, to powoduje to, że Nikola jakby mając ten deficyt ruchu palców, bardzo mocno musiała kompensować ten brak w ręce poprzez jakby nastawianie czy ustawianie tułowia do danego zadania. Więc tutaj jakby tu widzimy też to, że nieużywanie tej ręki jakby spowodowało, że ta ręka cała jako ręka, czyli mówimy teraz o części proksymalnej, barku, łokciu, jakby jest inaczej organizowana do chwytu, tak? Tutaj sobie zmienimy, tutaj założymy tą sprężynę. Tu widzimy, że palce są już wyprostowane, tak? Następnie tylko skorygujemy kciuk do takiego ustawienia, jakie byśmy chcieli. Czyli w tym momencie nam orteza pozwala zachować właściwe ustawienie. Mamy 35 stopni wyprostu w nadgarstku, mamy proste palce, mamy ustawiony kciuk do chwytu. I teraz jakby patrzymy, jak wygląda ruch cofania. Zupełnie inaczej. Wypuść. Problem u Nikoli tylko może polegać na tym, że przy okazji jakby tego, co się wydarzyło, jeszcze doszło do zaburzeń widzenia, które tutaj nam utrudniają jakość chwytu poprzez to, że nie widzi Nikola dobrze piłki. Natomiast spróbujemy Nikola, żeby złapała piłeczkę i bardziej z boku. Mhm. O, super. I tu do mnie. I wypuść. Super. Czyli widzimy teraz, że można bardzo dobrze przepracowywać, spróbuj złapać. Mhm. Tu. Przepracowywać poprzez jakby wykonanie przez powiedzmy 20-30 minut bardzo intensywnie ruchu ręką chwytania na skorygowanej ręce po to, żeby później zdjąć tak naprawdę ortezę, bo o to chodzi i popatrzeć, czy to przetorowanie dało nam efekt tego, że będzie lepiej wykonywany ruch bez ortezy. I tak naprawdę o to nam chodzi. Czyli orteza nam nie służy do tego, żeby stricte jakby no, łapać, można powiedzieć, jakby tak jak u osoby ze spastyczną ręką, ale chodzi nam o to, żeby przetorować pewien ruch, tak? Mhm. I tu do mnie, tak? Także tak to wygląda. Jak ty się czujesz? Dobrze. No to super. No, także to chcieliśmy pokazać właśnie takie niekonwencjonalne użycie ortezy Cybo Flex.
Także dziękuję.